Siemano, siemano, witam wszystkich bardzo serdecznie na kolejnym odcinku. Ja jestem Szymson i dzisiaj jestem na Palionowie. Jest rozwalony mój dom, ale to jest dzień radości, ponieważ dzisiaj już jesteśmy wolni. Nikt nas tutaj nie atakuje i wojna się zakończyła, widzowie. To jest bardzo dobra informacja. Dzisiaj postanowiłem, że muszę jakoś posprzątać to wszystko. Muszę tutaj sprawić, by to Palionowo z powrotem wróciło do momentu, w którym wyglądało bardzo dobrze. Mimo tego, że na Palionowie jest pozytywnie, mimo tego, że już teraz można powiedzieć, że udało nam się wygrać z rzeczami, które, że tak powiem, nas bardzo męczyły w tym wszystkim, to ja mimo wszystko nie jestem do końca szczęśliwy, ponieważ jestem strasznie czerwony, bo się troszkę spaliłem. Jeszcze dodatkowo nie wiem, czy ja mam na pewno dobrze ustawiony aparat, tak, czy mnie dobrze widać, może teraz będzie lepiej, bo widzowie, sytuacja jest taka, że normalnie miałem podpięty kabel, znaczy aparat kablem do komputera, dzięki czemu przechwytywałem swój aparat na komputer, zepsuł mi się kabel i teraz w tym momencie muszę nagrywać jakby aparat osobno i później muszę to w programie dodawać. No, więcej roboty, widzowie, z tym jest na pewno, ale spokojnie, to mnie nie powstrzyma przed nagrywaniem filmów. Do poniedziałku muszę sobie tak jakoś dać radę, bo dopiero wtedy przyjdzie mi nowy kabel i przyjdzie mi kabling i no wszystko, dobra, nieważne. Zajmijmy się tym, co dzisiaj mamy do zrobienia, czyli chciałbym dzisiaj posprzątać Palionowo, ale zanim zaczniemy jakkolwiek go sprzątać, bo pewnie i tak mi się go nie uda posprzątać, to muszę wziąć sobie kakawy, bo jest obrzydliwie gorąco, a to jest mrożona kawa, więc mi na pewno tutaj gardło pomoże jakoś z tym, że mnie schłodzi lekko wewnętrznie. Najpierw chciałbym sprawdzić, jakie są, że tak powiem, szkody, ponieważ widzę, że tutaj były szkody jakieś, tutaj była dziura, ale widzę, że już w tym momencie to jest załatane, czyli oznacza, że ktoś już też się za to zabrał, ktoś już też tutaj, że tak powiem, działał nad tym, żeby tutaj to jakkolwiek naprawić, jest bardzo fajnie, ale widzę, że w tym momencie tutaj cały ten most jest rozwalony, czyli w tym momencie musimy tutaj przeskakiwać, o kurczę, na tych, dobra, tu przeskoczmy, tak, przeskoczmy tutaj, zobaczmy, jakie są jeszcze więcej straty tutaj w tym wszystkim. Tutaj jest póki co git, tam jest rozwalony cały ten słonecznik od Milki, to jest naprawdę mega lipa, mega, o, tu jest dziura kolejna, ja nie mogę, dobra, czyli to wszystko jest do naprawy, tutaj wszystko będzie trzeba odbudowywać. Ten domek to praktycznie znikł, tak samo jak tutaj te wieśniaki naprawdę nie mają się najlepiej i przydałoby się tutaj z nimi jakkolwiek im to, że tak powiem, zreperować, no bo fakt, ej, kurde, oni uciekli ze stąd chyba. Ojej, uciekli, bo to nie tak się rozsadziło, że oni uciekli wszyscy. Dobra, no ale to dobrze. Tu jest kolejny, Jezu, ten domek to ma taką historię i on też widzę, że całkowicie zniszczony. Ale dobrze, naprawimy to wszystko, to nie załamujmy się tym. To trzeba zniszczyć i to czerwone, to tak samo, tutaj takie rzeczy być nie mogą. To jest, kurczę, to mam nadzieję, że chłopaki się tym zajmą jakoś, bo to tutaj, że tak powiem, ich bardziej teren. Tutaj to, co to ma być? Dlaczego to jest lawa? Dlaczego tu nie ma wody? Nie rozumiem tego. Dobra, zobaczmy, jakie są więcej straty. Tutaj jest git. Tutaj widzę, że domki za bardzo innym nie ucierpi. To... Jeny, teraz to widzę! Mój super tost został tutaj, prawda? O Jezu, jak to zmartretowane zostało. Ale szkoda. Ale szkoda. No trudno, będzie trzeba to odbudować. Wiecie co, wydaje mi się, że tak. O kurde, tu jak się wbiło to. Wydaje mi się, że to wszystko, mimo tego, że jakby zostało sporo rzeczy zniszczone i tak dalej, to też trzeba zniszczyć, nie wiem, dlaczego to tam dalej stoi. Mimo wszystko, że to jakby... że wszystko zostało... O nie, ten mój tost, teraz to widzę. To mimo tego, że wiele tutaj rzeczy zostało zniszczonych, to jednak wydaje mi się, że to wszystko popchnie to bardziej do przodu, bo teraz będzie to trzeba wszystko naprawić, będzie można to wszystko jakby odnowić i sprawić, żeby to wszystko wyglądało może i lepiej. I wtedy będzie bardzo fajnie tutaj, jak ten most. Czy ten most się trzyma, czy tego mostu też już, że tak powiem, możemy się pożegnać z tym mostem i czy też jest faktycznie... Co to jest? Nie widziałem tego. Ale spoko, tutaj ten most jest cały, ale widzę, że ten tost mój ucierpiał, więc będzie trzeba go naprawić. Tam, ta moja głowa. I ta głowa Lucyfera, to jest do rozwalenia, to jest wszystko do zniszczenia, to wszystko będzie trzeba, o kurde, tutaj też jest wybuchnięte. Dobra, no widzę, że są tutaj, są, że tak powiem, straty duże. Tu zróbmy sobie tak, żebym mógł wyjść jakoś, postawmy to na razie tu. Zobaczmy, jak to tu wygląda, kurczę, cała moja głowa wysadzona, niefajnie, bardzo niefajnie. No będzie, o nie, tu też. Dobra, tu widzę, że spory atak przeszedł i nie jest dobrze. O nie, laboratorium też? Kurde, ja teraz tak łażę i widzę, jakie są dziury. Tu jest dziura, tu nawet głowa Lucyfera ucierpiała. Bardzo dobrze w sumie, tutaj nie będziemy nad tym płakać, bo to i tak jest do zniszczenia. I na pewno obiecuję wam, że za niedługo, bo ja postaram się jak najszybciej pozbyć po prostu tego, żeby już tej głowy tam nie było. Przejdźmy sobie tutaj i zobaczmy, jak tu wyglądają straty. Łup, o nie, nie doskoczyłem, najgorzej. Najgorzej, dobra, muszę wejść. O nie, tu w środku też? O kurde, tam na dole, o kurde, dobra, czekajcie, jak tu się teraz przedostać. Jeny, jakie tu są dziury ogromne! O nie, to ja nie spodziewałem się tutaj takich dziur, to ja tu idę łatać takie coś podczas, kiedy tu są takie straty. Dobra, niesamowite, zejdźmy na dół, czy tu coś jest? Właśnie jak moja kolejka, proszę, tu aż się obraz zniszczył. O kurde. Dobra, to niedobrze, dobra, a jak kolejka?
Kolejka jest cała z tego co widzę, więc git, chociaż tyle, że przynajmniej kolejka jest, się jakoś utrzymała i tak dalej. Tutaj pamiętam coś było, pamiętacie? Tutaj było, dobra, to jest wszystko utrzymane, że tak powiem, nic tutaj się nie zepsuło, więc fajnie. To trzeba jakoś zamurować, ale wiecie co, jak tutaj zniszczę to nikt nie będzie podejrzewał, że tam coś ukryte było, wiecie o co chodzi? Więc zostawmy to, właśnie, zobaczmy, ej, ale to i tak tam pójdźmy, bo ja chcę zobaczyć jak wygląda sytuacja pod moim tostem, czy tam jest wszystko zniszczone, czy nie, czy to się trzyma jakoś. To było tutaj chyba przejście, dobra, tutaj. Okej, okay, trzeba przejść, to jest idealny moment na to, żeby sobie zrobić łyka kawy. Nie no, jak dobrze. Jak słodzić się. No. Jest tak gorąco, widzowie, dzisiaj, że to jest masakra. A jeszcze dzisiaj... O nie, obróciłem sobie to. Dobra, tu jest git, tu jest wszystko git. Tutaj się nic nie zepsuło. Tutaj jest tylko ten tost mój zepsuty trochę, ale jak stąd wyjdziemy, to no, tu troszkę, że tak powiem, przewietrzy się. Przewietrzy się tu troszkę, więc znajdźmy plusy tej całej sytuacji. No ale nie, ja powiem tak, widzowie, ja się mega cieszę z tego powodu, że widzę duże możliwości w tym wszystkim, tego, że teraz możemy to naprawić, to wszystko odnowić. Ojeny, tu ten młyn jak ucierpiał też, teraz to widzę. Ja nie mogę, sporo jest... O kurde! To całe praktycznie znikło, tu już praktycznie nie ma tego portu, będzie trzeba go zbudować na nowo, może lepszy uda się zbudować. Ale tanka też jest tutaj ten poturbowana, ale wydaje mi się, że... Kurczę, wiecie co, altankę imienia Mu, to ja to bym akurat odnowił tak jak było, szczerze przyznam, i jej bym nie ruszał. Więc jak uda nam się to odnowić tak jak było, to będzie super i nie będziemy nic z tym robić. Dom Milki, czy Dom Milki jakoś ucierpiał, jestem ciekaw, czy może ucierpiał, ona już to naprawiła, bo ja widzę, że tutaj jest coś naprawione, a tu była dziura, więc wydaje mi się, że skoro tu jest naprawione, może ona już się chwyciła za naprawianie tutaj swojego domku i może tutaj już jest bardziej to, tak powiem, połatane coś, jeżeli cokolwiek było zniszczone. A wydaje mi się, że... Kurczę, było chyba coś zniszczone u niej, ale nie jestem pewien. Wyjdźmy tutaj na górę. Z wyjścia na dach. Czy coś tu było zniszczone? No tu chyba, tu coś jest nie tak. Tu było chyba coś zniszczone, ale nie jestem pewny. Dobra, zobaczmy jeszcze raz z góry, co się zniszczyło. Podsumujmy straty, o może tak, zróbmy podsumowanie strat. Na pewno moja głowa i głowa Milki jest zniszczona lekko. Laboratorium jest do odbudowania, ale laboratorium bardzo fajnie wygląda i łatwo będzie go odbudować, więc odbudujemy tak jak wyglądało, tam nic nie będę zmieniał. Ten, młyn jest do odbudowania. Czy młyn będziemy jakoś renowację przeprowadzać? Możliwe, że tak, możliwe, że zrobimy jakąś inną, może inny wygląd trochę tego młynu czy coś. Zobaczymy, jeszcze nie wiem, to wszystko tak naprawdę się zobaczy, muszę to z Milki obgadać. Na pewno cały port tutaj jest do wymiany, bo on jest totalnie zniszczony. I altanka imienia mu jest do naprawy i tak samo ten słonecznik. Mam nadzieję, że uda nam się to naprawić, bo ten słonecznik też to było zresztą chyba jakieś donaterki od Milki, więc szkoda by było, żeby to było zniszczone. Czy tu coś tam, widzę, że drzewa są jakieś ścięte. Tutaj jest ogólnie git. Czy szkoła jakoś ucierpiała? Szkoła to w ogóle się jakoś ostała. Szkoła to jest już tak beznadziejne, że tak powiem, miejsce, że tego nawet się nie opłacało niszczyć, bo z tego i tak nikt nie korzysta. Tam jeżeli były jakieś straty, bo ja nie wiem, czy było u bzyka i tam, możliwe, że już ponaprawiali czy coś. Ta wieża, to jestem w szoku, że te wieże w ogóle nie oberwały. To jestem w szoku, przyznam szczerze. Tam jest taka mega duża dziura, to ona już była wcześniej. Jest zniszczony mój tost. Tu są zniszczone troszkę domki, więc to wszystko jest do naprawy. Powiem tak, mogło być gorzej. O wiele mogło być, o wiele, 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 wiele gorzej. Więc wydaje mi się, że póki co można stwierdzić, że wcale nie jest tak źle i że w sumie to niewielkie straty są tak naprawdę. Aczkolwiek wydaje mi się, że można by było tutaj jakoś to naprawić. Tu zniszczyło mi się trochę, czy mój lis przetrwał. Mój lis przetrwał, on w ogóle nie ma imienia. On jest taki samotny, on tu siedzi i nic nie dzieje z tym lisem. Tu jest, o i to jest do zmiany, kurde, tutaj to będę wywalał całe na pewno. Tutaj tego laboratorium nie będzie, więc możecie się spodziewać, że tutaj powstanie zupełnie coś innego. Jakoś to wykorzystam ten teren, tak samo tutaj. Ja ogólnie powiem wam może jaki mam plan na domek, ponieważ mój domek jest takim domkiem, który też już mi się troszkę znudził, przyznam szczerze. I skoro już jest tak zniszczony, to wydaje mi się, że troszkę zmienimy jego wygląd i troszkę, że tak powiem, załatamy to w troszkę inny sposób. Wydaje mi się, że całkowicie to troszkę zmienię po prostu. Chciałbym, żeby tu powstał taki wyższy dom, żeby tu więcej się działo, żeby było więcej pięter, żeby tutaj coś się takiego... wykorzystamy wiadomo to, co już mamy, ale dobudujemy tutaj, będzie więcej się działo, tak mi się wydaje. Jeszcze nie mam za bardzo pomysłu tak konkretnego. Możecie dawać mi pomysły w komentarzu, to sobie może coś oczywiście wezmę, zapożyczę z waszych komentarzy i po prostu jakoś to będzie wyglądało. Póki co na to jakiegoś większego planu nie mam, wiem tylko, że muszę to jakoś naprawić. Troszkę mi to na pewno zajmie, ale damy radę jakoś, myślę, że damy radę. Dobra, w takim razie tak, czy my tu mamy, podsumowując, czy mamy wszystko tak, jak mieliśmy mieć? Wydaje mi się, że...
Myślę, że tak, będzie to trzeba teraz wszystko naprawiać. Kurczę, czy ja to chcę naprawiać na odcinku? Ja za bardzo nie jestem gotowy na naprawianie tego na odcinku, bo widzę, że straty są na tyle duże, że tutaj jest naprawdę sporo grania. Tutaj widzę, że się wszystko rozlało. No tu jest sporo naprawiania, sporo naprawiania jest. Troszkę to pewnie zajmie, ale może dzisiaj sobie przysiądę, może coś ponaprawiam, może coś tutaj się pozmienia, zobaczymy. No, zobaczymy, widzowie. Nic nie chcę obiecywać, bo nie mam zielonego pojęcia, ile mi to zajmie. Na pewno pogadam z Milki, może z Milki uda mi się coś ponaprawiać. W każdym razie to by było na tyle. Dziękuję wam bardzo za oglądanie. Widzimy się jutro. Pozdro, cześć. Pa, pa.